Ja byłam przerażona, Paweł, sorry, muszę to powiedzieć. Ja byłam przerażona, jak na proteście przedsiębiorców Pawła pojawił się Korwin i pojawił się Braun. I pomyślałam sobie wtedy, ja pierdzielę, tyle ludzi, taki zmarnowany potencjał, bo do tego kolesia przyszedł Braun i przyszedł Korwin, czyli dwóch najgorszych facetów na świecie. Ale myślę sobie tak, przedsiębiorcy dostają po dupie i to strasznie, więc stwierdziłam, że jeżeli Paweł chce coś powiedzieć, ponieważ strajk kobiet wspierał strajk przedsiębiorców, to teraz strajk przedsiębiorców wspiera co? Odwrotnie. Dobra, Paweł, gadaj. Brawo! Fajnie was wszystkich widzieć. Szacunek od razu dla wszystkich kobiet za ten zajebisty strajk i za to, że Kaczyński w końcu jest posrany. Jeszcze raz chylę czoło. Ja tutaj sprostuję, że, tylko dokończę tą historię, że w maju, kiedy protestowaliśmy przeciwko idiotyzmom lockdownu, które jak wiemy z perspektywy czasu nic nie dały, Marta Lempart, strajk kobiet wspierały nas, były przy nas, świadczyły pomoc prawną i obowiązkiem i honorem teraz wszystkich przedsiębiorców w Polsce jest nie tylko strajkować przeciwko lockdownowi, ale wspierać całym sercem tą wojnę! Brawo! I obiecałem tutaj Kasi, że zacznę od najbardziej kontrowersyjnej sprawy. Zacznę od Kościoła. Tyle się ostatnio wylało hejtu na ten strajk kobiet za to, że ktoś tam coś namalował na kościele. I Kaczyński oczywiście cpano to wykorzystał, tworząc jakąś atmosferę wojny religijnej. Ja chciałem się odwołać, bo wiem, że na tym placu jest też wielu katolików. Chciałem się odwołać do takiej znanej historii. Jest to jedyna historia w Ewangelii, którą można nazwać gniewem Jezusa, kiedy On wykazał swoją agresję. To było wtedy, kiedy w świątyni zamiast zajmować się religią, zajęli się handlem. Skręcił pat i wykopał ich wszystkich. I teraz wy jesteście tym patem! Ale też odpowiem na te idiotyzmy TVP o tych piorunach, SS i bzdury. Jest jeszcze jedna historia biblijna, o której nie możemy zapominać. To jest Sodoma i Gomora. Na Sodomę i Gomorę Bóg zrzucił ognie piekielne. I właśnie wy dzisiaj na tą Sodomę i Gomorę, którą Kościół z PiS-em urządził w Polsce, jesteście właśnie tym ogniem. Na ich spadacie. Chwała wam za to! Brawo! I powiem teraz, żebyśmy w duchu mieli to, ci, którzy nie wierzą, niech nie wierzą, ci, którzy wierzą, że ktoś tam z góry patrzy i słucha. Znieśmy ten okrzyk, żeby usłyszał. Jebać PiS! 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 Pamiętajcie, że ten strajk oczywiście zaczął się od tej haniebnej, idiotycznej decyzji Trybunału. Ja zawsze powtarzałem, że zakaz aborcji w Polsce to w ogóle z punktu widzenia ludzi racjonalnie myślących jest totalny idiotyzm, kiedy kobiety mogą wyjechać do Czech, do Niemiec i dokonać tego zabiegu. Ten zakaz uderza tylko w najbiedniejszych, w tych, którzy będą najbardziej poszkodowani. A ci idioci z PiS-u zawsze powtarzali, że państwo będzie pomagać najsłabszym. Kłamcy! 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 I teraz kończąc, ja chciałem powiedzieć, że przyłączyliśmy się do strajku, ale to nie tylko ja, nie tylko tutaj grupa ludzi, którzy powiedzieli już mi, że są przedsiębiorcami. Wiem też, że wiele pań, które tu organizuje strajk kobiet, też są przedsiębiorczyniami. Ale
w całej Polsce ten strajk stał się także strajkiem przeciwko totalnemu, bezmyślnemu działaniu wobec gospodarki. Tracimy miejsca pracy, tracimy firmy. To nie jest strajk przedsiębiorców, którzy tutaj tracą jakieś kapitały. Ja dzisiaj słyszałem, że jedna z pań, Barta, dobrze pamiętam, płakała, bo musiała dzisiaj zwolnić pracownicę. Do tego nas doprowadzili, do tragedii i do naszego smutku. Na to nie możemy pozwolić. I kończąc powiem, mamy jeden wspólny program. Wszyscy, od lewa czy tam prawa, nie ma znaczenia. Dzisiaj cała Polska musi usłyszeć, wiem, że słyszy to w Warszawie. Nasz wspólny program. Wypierdalać! 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 Dzięki! Wypierdalać! 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 Słuchajcie, ja wiedziałam, że jak ja oddam mikrofon politykowi, to nie będzie łatwo. Ale nie! Dobra, żartuję, Paweł, przecież. Przedsiębiorcy. Ale ma gadane, nie? Facet. Dobrze gada, nie? Słuchaj.